Trzy rundy za nami, wszystkie trzy na razie według mnie dla Mariusza Wacha. Zdecydowanie, tym bardziej teraz w tej naprawdę mocno Polak zaznaczył swoją przewagę nad ciężkim, tłustym Irlandczykiem. W tej chwili Kevin McBride, 134 kg i to absolutnie widać. Zero szybkości, zero mobilności w ringu. Przez ten lewy prosty właśnie Mariusz powinien szukać miejsca dla prawej. Kilka razy bardzo ładnie przygotował prawy prosty po uniku w prawą stronę. No tym bardziej, że schodzi ta lewa ręka Kevina McBride'a i tam pod koniec trzeciej rundy parę razy mocno przyłożył Mariusz. Bardziej swoją masą w tej chwili idzie do przodu Kevin McBride. Nie ma w jego wykonaniu ciosów zadawanych na takim luzie. Nie ma tego strzała bicza, tego elementu bicza. Tutaj ładnie Mariusz, różne strefy, jest korpus i teraz znowu na dół. Cios na górę, podwójny i ładny prawy sierpowy na pod lewą rękę. Ale widać, że możecie nastawić się tutaj na nokautujący cios. Jest spokój taki, stara się przygotować akcję, tylko niepotrzebnie troszkę dał sobie narzucić taki rytm walki McBride'a, te wolne tempo, widocznie pasują. Powinien samemu coś spróbować jeszcze zerwać, bo na pewno go na to stać. Jeżeli widzi, jak nieruchawy tak naprawdę jest w tej chwili Kevin McBride, powinien podkręcić tempo. To, co zrobił pod koniec trzeciej rundy, kiedy zupełnie się pogubił McBride, kiedy doszedł ten mocny cios na korpus, który zgiął olbrzymiego Irlandczyka, a potem, kiedy przy linach dopadł go paroma ciosami. To jest to, co powinien zrobić Mariusz, tym bardziej, że spore problemy kondycyjne u McBride'a. Bardzo statycznie, bo Irlandczyk. Dobry, piękny kolejny cios Mariusza. Widać słabnie Irlandczyk. Musi to Mariusz wykorzystać. Powinien jeszcze nacisnąć. Przez tą lewą rękę, właśnie znaleźć szansę na wykończenie tej walki. Ma przecież Mariusz Wach doświadczenie. Sparował z najlepszymi pięściarzami, z Nikołajem Wałujewem, z Samuelem Peterem, z Usmanem Czagajewem, z Łanem Krasniczym. Ładnie teraz był lewy, prawy i wyprzedza, odrzuca tą lewą ręką, stopuje jakiekolwiek zamiary Irlandczyka Polak. No i odejść Mariusz. Nie ma sensu wchodzić w pół dystans, tym bardziej, że jest tutaj możliwość do tego, by ładnie rozbijać obronę Irlandczyka. Zepchnął już w tej czwartej rundzie do obrony Irlandczyka. Kolejny mocny prawy ląduje na twarzy McBride'a. Kolejna znakomita akcja. Ależ strzelił prawym nad lewą ręką i to jest po walce. Koniec tego pojedynku. Koniec. Mariusz Wach wygrywa przez knockout. Oto polski Wiking. W ten sposób Mariusz Wach zakończył swoją 25. walkę w zawodowej karierze. Znakomicie sobie ustawił lewą ręką. Potem, kiedy zjechała ta lewa ręka McBride'a, strzelił bardzo mocnym prawym, posyłając kolosa na deski. Efektowne zwycięstwo Mariusza, to co mówiłem cały czas, żeby tą lewą ręką przygotował sobie miejsce, znalazł tą lukę, szybki, krótki prawy nad lewą ręką McBride'a i widzimy McBride nieprzytomny, leży jeszcze, nie podnosi się. To było się. Naprawdę, to było bardzo mocne uderzenie. Zwycięstwo. Oto Mariusz Kołodzi na pierwszym planie w jasnej marynarce, promotor. Proszę zobaczyć uwagi, przestrzelony teraz lewy i prawy nad wysuniętą lewą ręką, zupełnie bez obrony Kevin McBride, ale to się musiało tak skończyć, kiedy patrząc na to, w jaki sposób boksował McBride, kiedy był bez szybkości, bez kondycji, bez pomysłu na to, cokolwiek zrobić. Ciosy wyprowadzał naprawdę bardzo wolno, te ciosy nie miały w sobie energii. No a Mariusz od początku długi, naprawdę długi, lewy prosty, którym rozmontował McBride'a. No i w czwartej rundzie postawił diagnozę. Bardzo dobrze się nie spieszył, sam najlepiej przeanalizuje tą walkę, wyciągnie z niej wnioski. Naprawdę bardzo dobry lewy, prawy prosty, wyczuł moment, popatrzmy jeszcze raz na tą akcję. Lewy i ten prawy natychmiast. I on musiał tak się skończyć nad lewą ręką i koniec pojedynku. Paweł Skrzycz, który współpracował i z Władimirem Kliczko w Gwardii Wrocław, Warszawa i z Mariuszem Wachem, powiedział, że obaj mają jedną wspólną cechę. Obaj jak uderzą, urywają głowę. Obaj mają nokautujący cios. Myślę, że po tym efektownym zwycięstwie i jeszcze większą uwagą bracia Kliczko zaczną przyglądać się Mariuszowi Wachowi, bo oto pojawił się pięściarz, który ma odpowiednie warunki fizyczne, odpowiednią siłę do tego, by ewentualnie wejść z nimi do ringu. No na pewno jest to duży krok w karierze Mariusza. Mistrzostwo Interkontynentalne Federacji WBC, jest to wysoki na pewno awans w rankingu i kto wie, może będzie stworzona szansa walki z braćmi Kliczko. No na to myślę jeszcze troszeczkę.
Mariusz Wach, chociaż pewnie serce jego i ambicje sportowe chciałyby już natychmiast dopaść braci Kliczko. Natomiast faktycznie ten tytuł International Federacji WBC i tak efektowne zwycięstwo nad McBride'em, który, proszę zwrócić uwagę, cały czas leży na ringu, nie podnosi się, bo to był naprawdę ciężki knockout w wykonaniu polskiego Wikinga. Bardzo mocny cios ze względu na to, że McBride nie widział tego ciosu. Proszę zwrócić jeszcze raz uwagę, lewy, prawy, ten cios, który go nie widział, spowodował destrukcję McBride'a. Drodzy Państwo, piękne, efektowne zwycięstwo dzisiaj Artura Szpilki, wspaniałe, także efektowne zwycięstwo Mariusza Wacha. No, ta nasza waga ciężka ruszyła bardzo mocno do przodu. 10 września Tomek Adamek z Witalijem Kliczko, bardzo ciekawie się robi. A za uwagę dzisiaj dziękuję Albert Sosnowski i Sebastian Szczęsny. Do usłyszenia, do zobaczenia. The neck just moves, hits your central nervous system.